Cześć Wam, witam wszystkich na kolejnym moim filmiku. Wczoraj ukończyłem tutaj projekt kolejnej upareczki hydraulicznej do upania drewna. Dzisiaj tutaj postanowiłem nagrać filmik. Z prezentacji powiem kilka słów, no i pójdziemy sobie, połupiemy. Zrobimy test praktyczny. Przygotowałem dzisiaj dosyć okazałe pniaki. Przywiozłem nawet tutaj do siebie, bo sam nie miałem takich, aby zrobić test. Będą to pniaki ze starej, zaschniętej jabłoni. Naprawdę topór taki ręczny odbija się od nich jak od gumy. Zobaczycie, jak będzie sobie radziła ta uparka. Myślę, że tak jak inne moje uparki, bez przeszkód sobie poradzi. Powiem tutaj kilka słów na wstępie o tej upareczce. Ogólnie parametry są takie same jak tamtych dwóch poprzednich, ale mogę wykonać uparkę o innym skoku siłownika, o innych parametrach pod klienta. Zasilanie elektryczne lub zasilanie na WOM z ciągnika rolniczego i w planach jeszcze jest budowa uparki z napędzanym silnikiem spalinowym. A więc w skrócie, rama, główna rama to suwadło, wykonane jest z Heba 160 i zamkniętego tutaj jeszcze obłożone blachą do wzmocnienia, Heb 160 mm. Nóż wykonany z materiału Hardox, frezowane ostrze, łupie na dwie lub na cztery części, mechanizmem tutaj siłownikiem podnoszone do góry. Naprawdę materiał jest, jak do łupania drewna, to jest dożywotnia gwarancja, niezniszczalny praktycznie. Główny siłownik, średnica cylindra po zewnątrz 115 mm, średnica tłoka w środku 100 mm i tutaj średnica tłoczyska tego golenia, co się wysuwa, 60 mm. Skok 400 mm, największy, akurat przy tej uparce największy klocek, jakie możemy włożyć tutaj długości, to jest 430 mm, skok 400. Do zasilania, do napędu pompy użyłem silnik 400, 7,5 kW, 3 x 400V, 1460 obrotów na minutę. Napędza on pompę o pojemności 24 cm3 na obrót. Pompa polska, helmetowska, wzmacniana. Zbiornik oleju o pojemności 25 liter. Zalane jest na tą chwilę po odpowietrzeniu całej hydrauliki 32 litry. Zamontowany filtr liniowy powrotny. Uparka posiada tutaj jeszcze drabinkę do podnoszenia klocków drewna. Drabinka ta jest jeszcze składana. Gdy jest maszyna nieużywana, możemy sobie ją złożyć. Wtedy drabinka nie wystaje poza obrys koła. Tak samo i do transportu. Do transportu możemy ją złożyć i wtedy nie przeszkadza. Gdy pracujemy, rozkładamy i wtedy możemy tu ładować pniaki i jest podnoszona do góry, do przyspieszania i łatwiejszej pracy. Stopka tutaj też regulowana góra-dół, dyszelek też regulowany na czas pracy. Możemy sobie go tutaj schować i bolczykiem tutaj otwór jest, zabezpieczamy. Do transportu wysuwamy. Uparka jest wyważona. Można sobie w jednego ją podnieść i przetransportować. Waga tej uparki wraz z olejem to jest 410 kg. Tutaj jeszcze co tu więcej? Aha, główny rozdzielacz. Główny rozdzielacz, który steruje tutaj siłownikiem ścisku o przepustowości 80 litrów. Na minutę sekcja zatrzaskowa, to jest dedykowany rozdzielacz do uparek. Sekcja powracająca po cofnięciu się suwadła sama się wyłącza, a ściskanie trzeba
trzymać ręką do bezpieczeństwa. Drugi rozdzielacz, dwusekcyjny, pierwsza dźwignia do podnoszenia i opuszczania tutaj tej drabinki, druga dźwignia do podnoszenia i do opuszczania noża. Możemy upaść na dwie lub na cztery części. Zastosowana chłodnica oleju z czujnikiem, z termowentylatorem do chłodzenia oleju może pracować u parka w upalne dni pracą ciągłą. Tutaj szafa sterownicza wyposażona w przełącznik prawo, lewo. W zależności jak ktoś ma podłączone fazy, nie trzeba przekładać przewodów, bo silnik musi się pracować w prawym kierunku, pompa zastosowana prawa jest. Więc można sobie bez przekładania przewodów włączyć odpowiedni kierunek wirowania. No i tutaj mamy jeszcze kontrolka z voltomierzem pokazująca zasilanie siły 400 V, bezpiecznik 5 A do zabezpieczenia cewki stycznika oraz tutaj wentylatora i innych tam modułów i włącznik załącz, wyłącz. Mamy jeszcze tutaj włącznik grzybek bezpieczeństwa. Po wyłączeniu go właśnie też widać, że gasną tam kontrolki i wtedy tutaj nam nie działa nic. Włącznik W to jest załączanie na krótko wentylatora. Gdy chcemy, żeby chodził wentylator niezależnie od czujnika, to włączamy. No i słychać. Wtedy to niezależnie pracuje wentylator cały czas, niezależnie od temperatury oleju. No i tu mamy włącz, wyłącz, albo możemy sobie wyłączać w razie konieczności grzybkiem. Co do ciśnienia, ustawione na tą chwilę jest 190 bar. Montowałem tu zegar przeskalowany na tony i przy 190 barach przy tej pojemności siłownika zegar pokazywał około 15-16 ton ścisku. Gdy można podkręcić to ciśnienie do 220 bar, spokojnie silnik sobie daje radę, wtedy uzyskamy około 17-18 ton nacisku. Na tą chwilę jest 15 ton, 15-16 i około 190 bar. Tak więc włączę tutaj na chwilę na sucho. Zobaczycie jak to działa, a później pójdziemy sobie połupiemy przygotowane pniaki. Idziemy na podwórko łupać.
Dobra, a więc łupareczka już jest na miejscu. Przygotowałem tutaj pniaki jabłoniowe, zaschnięte. Naprawdę pokaźnych rozmiarów. No i połupiemy sobie ich. Topór ręczny, siekiera odbija się od tego jak od gumy. Tego typu topór jak od gumy się odbija. Dobra, no to bierzemy się za łupanie.
Kalwaria. Pniak spadł na szaty.
Super, super, maszyna działa. Tak więc jak ktoś zainteresowany taką uparką lub o innych parametrach, to zapraszam. Fajnie, fajnie działa. Dobra, dzięki za oglądanie, pozdrawiam wszystkich.